No cześć. W samochodzie jestem, na żonę czekam, bo się jej spotkanie biznesowe przedłużyło. No. Czerwone korale, czerwone niczym wino, korale z polnej jarzębiny i łzy w pomiętej bluzeczce szłam. Piotruś, poczekaj, odzwonię, dobrze? Otwierać karoce, Kopciuszek z balu wrócił! Za klamkę chwyć! Sama? Jesteś umacochy. Dobry wieczór, a nasz panie, ustaw fotel mi na spanie. Karolku, szczęście ty moje, sensie życia mojego, ludzie, jak ja za tobą tęskniłam. Karol, ty nie trafiłeś. Piłaś? A, bo ty do mnie mówisz. A do kogo? O, piłaś, piłaś. Dwie lampki Prosecco do 07. A potem? A potem już nie liczyłam. Jedziemy do ciebie czy do mnie? Przecież mieszkamy ze sobą razem od 15 lat. Głodna jestem. A nie, ty czekaj, już jadłam. Nawiew na szybę zrób, bo nic nie będę widział. Ale ja zimne na twarz potrzebuję teraz. Teraz już wiem, jak jest w Norwegii. Ojej. Ha. Świeże powietrze jest dobre. Ludzie za mało jego jedzą. Zatrzymać się? Ja nie żygam. Co, śpisz dzisiaj na kanapie? O, najlepiej mnie na kanapę wysłać. Tebie w ogóle w aucie zostaw. Ja się sturlam na tym po prostu tutaj foteliku i sobie będę spała jak taki jeżyk, bo pan i władca zadecydował. Co? Bo ja nie chcę być znowu w ciąży. O, a co to za suka do ciebie pisze? A to ja wysłałam. A ty wiesz, jaka Kryśka jest głupia? Jaka? Karol, jak ja ciebie kocham. Ty taki śliczny jesteś, taki ładny, taki, tylko już strasznie stary. Ty masz tyle... Ty masz tu siwy włos i tu siwy włos i tu, ty masz tu siwy włos i tu, masz strasznie dużo siwych włosów. Bo z tobą mieszkam. Karol, czy ty jesteś zły? Nie jestem. Ale tutaj ci się taka żyłka rusza. Nic mi się nie rusza. No i fajnie. Do kogo ty dzwonisz o tej porze?
do męża, bo się będzie martwił. A pani da się wyżyć z tego Ubera? Oho, rozłączył. O, będziesz jeszcze czegoś chciał, ty. Proszę cię, kochanie, prześpij się. Na głodnego? Co ty tam szukasz? Bo mi się tu kiedyś miętus poturlał. A co z dziećmi? A co, chcesz mieć? Mama pyta, czy je odbierzemy. A ile ich mamy? No, przepraszam, że dociekam. Mama pyta, czy odbierzemy. Ale co my jesteśmy z kuratorium, żeby jej dzieci odbierać? Niech se je ma. Ale chodzi o nasze dzieci, mamy dwójkę. O, i Polsat, i TVN. Co ty tak strasznie tematy zmieniasz? Się w ogóle z tobą dogadać? O, mój miętus. No, na pogotowie dzwoń. A nie, dobra, nie dzwoń. Przełkłam. Ty chodzi nie przyzwyczajaj. Ty, to nie był mój miętus. Co ja zżarłam? Oho. O, zatrzymaj się. Czyli jednak. Jak, żyjesz? To były tylko takie strachy na lachy. Burza przeszła bokiem. A ty wiesz, jaka Kryśka jest głupia? No jaka? Co jaka? Co, kochanie, weź napij się wody, dobra? Wody. Wodą to się dziwki podmywają. Właśnie, Karol, a ty myślisz, że moglibyśmy adoptować Bernardyna? Tego takiego psa z tą byczułką, z rumem taką. Albo w ogóle, może moglibyśmy adoptować samą byczułkę z rumem. Po co zwierzę ma się męczyć? No co zjeść po ten rum? A tu ci się cały czas ta żyłka rusza. Karol, może ty masz pasożyta? Ja widziałam coś takiego w telewizji. Jednego mam, siedzi obok. Karolku, ty masz pasażera. Nie pasażera. Ty w ogóle nie rozumiesz znaczenia słów. Strasznie trudno się zdobyć. Dziubek, nie widziałaś w autobusie takiego napisu nie rozmawiać z kierowcą? No co ty mówisz? To taki Hołowczyc musi mieć strasznie smutne życie. Nikt z nim nie gada, on se stoi z tą kierownicą, stoi, no to ci... Szybciej jedź, no! Spokojnie, mamy czas. A ja dzisiaj klepsydrę widziałam i ten człowiek miał tyle lat, co ty. I ty mi mówisz, że masz czas. Ale nie płacz, Karol, ja będę przy tobie w zdrowiu i w chorobie, w każdej potrzebie. Nawet na pogrzebie. Ty, to się zrymowało.
normalnie Szymborska. Miłosz. Czesław. Czesław. Mozil. A ty możesz mi przypomnieć, dlaczego my o Mozilu gadamy? Bo jesteś narąbana. A propos Kryśka, ty wiesz, że ona dzisiaj pierwszy raz w życiu piła tekilę? I ona myślała, że ty sól to się wciąga. Głodna jestem. Kurde pały, no. Jeszcze tego mi brakowało. Dobra, zjadę na stację. O, ty patrz, jaka brygada Slimfast. Zapytaj ich, czy mają kanapki. Dobry wieczór. Starszy posterunkowy Roman Kulka. Dokumenty, proszę. Dobry wieczór, panowie pały. Zamknij się. Ja tylko cytowałam. Panowie, bardzo przepraszam. Po prostu dwie lampki wina do obiadu za dużo. Panowie pały, ja nie miałam pojęcia, że on jest pod wpływem alkoholu. Proszę go natychmiast skonfiskować. Prawo jazdy, proszę. Już, tylko nie, przepraszam, nie wiem, gdzie włożyłem i... Spoko, ja się tym zajmę. Gdzie ty idziesz? Tak, tylko dla pewności. Ty też ich widzisz dwóch? Wracaj do auta. Bonjour, bonjour, cherubinku. Ale ty mnie jarasz? Strasznie mi się podobasz, najbardziej z charakteru. Proszę wrócić do samochodu. Kulka, ty też fajnie, ale na razie turlaj, bo mi ciach opłożysz. Panie policji... Oho, ho, ho, co ja tu mam za odciski palców? Panie policjancie, proszę natychmiast zrobić obdukcję. Proszę wsiąść do samochodu. O ludzie! Pan sobie musi remont zrobić, bo panu klamka odpadła. Zrobię. Proszę wsiąść do auta. Jeszcze jak będzie próbował pana przykupić stówą, to proszę się nie dać. Ja wiem, ile on zarabia, nawet 500 go nie zawoli. Załatwiłam! Jeszcze siusiu. Panowie, bardzo was przepraszam, naprawdę, tak mi głupio. Niech pan nic nie mówi. My też mamy żony. O. Też im się czasem zdarzy. Moja ostatnio po pijaku wylądowała na Ojomie. O, miała wypadek. Nie, dyżur. Moja kiedyś po pijaku dzieci z przedszkola odebrała. Ale wstyd. No, trochę. My nie mamy dzieci. Czyli z moją nie jest tak najgorzej. Oj. Halo, jesteś na głośno mówiącym. Misiu, no gdzie ty jesteś? Jak to gdzie? Kupiłaś piwo? No chciałam małpkę, ale ty wiesz, że mam uczulenie na sierść. Gdzie ty jesteś? W samochodzie. Pytanie brzmi, gdzie ty jesteś? W jakim samochodzie ty jesteś? No Skoda, nasza czarna Skoda ze światełkami. Ona nam wlazła do radiowozu. Kochanie, to nie jest ta sama Skoda. Ty, Karol, faktycznie, ta jest obrzygana. Ciebie czekam. Słuchaj, zejdź ze mnie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio wlazłem. A ja się nie mogę doczekać, jak się w końcu walnę na plaży. Żeby znaleźć miejsce na plaży, trzeba wstać o 3 w nocy. O, to się nie będziesz kładł. Wypakuj.
Ale jak to wszystko? No same najpotrzebniejsze rzeczy. Przecież my jedziemy tylko na weekend. O matko, butów zapomniałam. Ja pierdziu, jeszcze buty sobie wymyśliła. W takim momencie człowiek przygotuje. Co ty wzięłaś? Wszystkie buty, jakie w domu masz? Tylko sandałki. No pakuj no. To się tutaj nie zmieści. Słuchaj, nie wracaj do tej dyskusji o samochodzie. Już o tym rozmawialiśmy, tak? Ja chciałam minivana, a ty chciałeś sportowy. Idźmy na kompromis, mówiłeś. I co, i co? I kupiłeś Matiza. No to pakuj teraz. Święta Andrzej. Cały Andrzej. W ogóle co to za imię jest Andrzej? Co to słowo oznacza? Nie mogę z tym poradzić, naprawdę. Nie jem, nie śpię. Odcina mi chodzenie, naprawdę. Siedzę i się tego zastanawiam, co to znaczy Andrzej, naprawdę. Naprawdę, czy dziś jakiś poważny mężczyzna mógłby mieć na imię Andrzej? Nie, nie, nie. Andrzej to nie jest imię. Andrzej to styl życia. Jedź. A mnie do której walizki spakowałaś? A to ty nie pakowałeś się sam? No przecież zawsze ty mnie pakowałaś. No patrz, siadł mi tryb. Pakuj Andrzeja. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. To jest moje? Jedne majtki, jedna koszulka. Na 3 dni? A w domu ci starcza na tydzień. Jedź! Święta. Andrzej, a czy poznajesz tę piosenkę? Andrzej, to jest nasza piosenka, pamiętasz? Myśmy się przy tej piosence Andrzej poznali. O matko Andrzej, o matko. O matko Andrzej. Jaki ty byłeś wtedy? Jaki ty byłeś wtedy? Fura. Fryzura. Muskulatura. A teraz to tylko dziadura. Matko Andrzej, a jak ty za mną łaziłeś, Andrzej? Ty za mną łaziłeś jak pies. Całą zawodówkę, bite 8 lat. Andrzej, a pamiętasz, jak mnie wzięłeś pod namiot, Andrzej, pamiętasz? Jak sobie pojechaliśmy pod namiot, to tylko ja, ty i namiot, Andrzej, pamiętasz, jakbyśmy sobie pojechali pod namiot i tak naprawdę tak rozkładałeś ten namiot, naprawdę, ty byłeś tak, brałeś te śledzie z góry, tak, że się rozkładał ten namiot. Siebie, dwuosobowy z tropiczkiem, a tych śledzi chyba ze 150. Jak ty żeś to obsługiwał, te ławice, Andrzej, żeś brał po kolei każdą i z przykuca, i z przykuca, i z przykuca, naprawdę, żeś jak He-Man. Otworzyłeś drzwi, mówisz, właź, wlazłam. Mówisz, się kładź, to się położyłam, Andrzej. Naprawdę, jeśli tak położyłam, tak na mnie patrzałeś. Andrzej, jakie ty miałeś na mnie patrzowanie. Andrzej, jaki ty byłeś taki fajny, taki spięty, przejęty. Andrzej, jaki ty byłeś wtedy sztywny. Jak już nigdy później. Andrzeja, pamiętasz, co się wtedy między nami stało, wydarzyło pierwszy raz? Andrzej, wtedy między nami, pamiętasz wtedy tam? Andrzej, pamiętasz w tym namiocie? Andrzej, pamiętasz, co się stało, co miało miejsce, coś takiego naprawdę bardzo ważnego? Andrzej, ja cię naprawdę naprowadzam, już naprawdę cię naprowadzam. Pamiętasz, co się wtedy stało, Andrzej? To było, myślę, wiesz, ja ci jeszcze podpowiem w ten sposób, Andrzej, że naprawdę to wytyczyło pewien styl temu związkowi, Andrzej. Wiesz, ci powiem, że to był taki kamień węgielny pod te relacje. Myślę, wiesz co, od tamtego momentu naprawdę moje życie nie jest takie samo już, Andrzej. Naprawdę, Andrzej, pamiętasz?
Ja cię pytam, a tu widzę, że jakiś taki bez odbioru jest, Andrzej. A ja ci mówię, a ja cię pytam, a ja cię szczerze pytam, bo ja naprawdę chcę wiedzieć, Andrzej, czy ty pamiętasz, co się wtedy stało, co miało miejsce, Andrzej, naprawdę ja tobie zadaję pytanie, szczerze ci zadaję od serca, czy ty pamiętasz, co się wtedy, Andrzej, stało, naprawdę, czy ty pamiętasz, Andrzej, czy ty pamiętasz? Andrzej, pamiętasz, co się wtedy stało między nami pierwszy raz, Andrzej, pamiętasz? Nie. Puściłeś przy mnie bąka. I wiesz co, Andrzej? Ja z tego namiotu nie wyszłam! Andrzej, jak się dzieją takie rzeczy? To jest miłość, wiesz? A mi się teraz musiało przypomnieć. A już tak było dobrze. Tyle lat minęło. Już można było zapomnieć te traumy. Naprawdę, Andrzej. No dobrze. A czy czego nie jedziemy? Korek jest. Obiedź go. Nie da się ominąć korka na autostradzie. To jaki debil autostradą nad morze jedzie? Przecież są jeszcze inne drogi, takie żółte, czerwone, ale oczywiście nie, bo Andrzej wybiera swoją drogę. Wiesz co? Jak ty byś w 1939 roku dowodził niemieckimi wojskami, to by wojny nie było. Dlaczego? Bo byś na granicy w korku stał. Nie no, oczywiście ja bym mogła służyć dobrą radą, tak naprawdę, ja bym mogła cokolwiek podpowiedzieć, ale gdzie ty byś mnie posłuchał, gdzie ty byś mnie posłuchał? Ja bym tutaj sama mogła wziąć, naprawdę, Andrzej, wziąć, położyć, umrzeć, ty byś tego w ogóle nawet nie zauważył, a mamusia miała rację, że ty jakiś taki przygłupawy jesteś. Naprawdę. Ale ja tego nie widziałam, bo ja byłam wpatrzona jak ciele namalowane wrota i tylko Andrzej. Naprawdę, dopiero teraz widzę, że te rysy jakieś takie debilne. I no kto normalnie nad morze autostradą jedzie? No to ile nam zostało do tych bramek? 5 godzin. Ale mi wakacje załatwiłeś? All in Andrzej Inclusive. Wiesz co? A ja mogłam wyjść za tego Pawła, wiesz? On by mnie nad morze powiózł jak królowę. A co on takiego ma, czego ja nie mam? Pandę w gazie! Halo, mamusiu? Gdzie jesteśmy? A gdzie ja mogę być z Andrzejem? Nie, mamusiu, nie ciesz się, nie w Kostnicy. W korku stoimy. Ale oczywiście, dzwoń, kiedy chcesz. Oczywiście. Buźki pa. Za jakie grzechy? Ja się ciebie pytam. Za jakie grzechy? Przecież ci mówiłem, że... Nie odzywaj się w ogóle. Nie mów do mnie teraz! Andrzej, ale ja mam dość. Ja nie muszę naprawdę, Andrzej, tylko wszystkiego znosić. Tych ciągłych obelg, tych awantur z twojej strony. Przecież to są jakieś pretensje. Ja się nie mogę 5 centalówów znaleźć, Andrzej, naprawdę. Tylko chodzisz za mną i siapiesz, naprawdę. I stosujesz na mnie przemoc psychofizyczną, psychoaktywną, psychotropową, psychomaniakalno-depresyjną, psychokulinarną, naprawdę wszystko, naprawdę. Ja mam już wszystkiego podziurki w nosie na to wszystko, Andrzej, ja po prostu nie mogę już tego wszystkiego zmieść, że na wszystko, kiedy ty wszystko jeszcze tylko gadasz, a ja biedna do głosu dojść nie mogę! Naprawdę, Andrzej, ja już mam tego dość, ja się z tobą rozwiodę, ja nie chcę cię znać, nie chcę... Kim pan jest? No jak? Nie znam pana. Niech pan stąd wyjdzie! Gdzie? W korku? Idź sobie pobiegaj między samochodami, jak cię nosi. Andrzej Korek Pendolino. Nie no, Andrzej, no zrób coś, no! Nie podnoś na mnie głosu! Trudno.
trudny mam żywot, trudny mam żywot. Halo? Kto? Jaka Agnieszka? A, Agnieszka! Cześć, Agnieszka, cześć, kochana. Wiesz co, bardzo chętnie, ale właśnie sobie z mężem nad morze jadę. Tak, mam męża. A wiesz, jakoś tak się głupio z dziewczynami po pijaku założyłam, która z nas wyrwie większą sierotę i patrz, wygrałam! Oczywiście, kochana, oczywiście. Jak wrócę, to oczywiście. Tak, pa, 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 pa. Andrzeja, może chcesz kanapeczkę ci dać? Ci taką pyszną kanapeczkę zrobiłam, popatrz po prostu, żebyś sobie tutaj jechał, żebyś mi nie zemdlał, żebyś mi tutaj naprawdę tym czołem nie wyrżnął. O te kierownicy, naprawdę, Andrzej, ty masz takie zwaliste te czoło. Przecież jak ten czerep tutaj się osunie, to co ja zrobię? To jest po prostu aż niemożliwością. Ja bym ci powinna wcześniej jakąś siatkę na łeb założyć, żeby ci to po prostu nie poodpadało, jak te skalniaczki. A ja popatrz, a ja cię zrobiłam taką, jak lubisz, z martadelą, z metką, z łososia, taką, gdzie dużo zielonego, dużo zielonego i czerwonego. Ci dam, patrz jaki sezam. Wielgaśny z Lidla. Ci środek wydrążyłam, sama zeżarłam suchy środek, żeby tobie napchać. Sądzi tak na ciebie patrzy, to ja się wcale nie dziwię, że ty od małpy pochodzisz. No i dziwnie, my. Andrzej, ci kronkę zrobiłam, patrz. Specjalnie dla ciebie, jedz, jedz kronkę, jedz. A słyszysz, jak ona błaga? Andrzejku, zjedz mnie, please. Żyj mnie. Się w łóżku układa? A skąd ja mam wiedzieć, jak on w garażu śpi? No nie mam pojęcia bladego, co ty mnie pytasz tak. Czekaj. Czekaj. No nie, no pewnie! To my sobie na urlop jedziemy. To my sobie samochodkiem fajnie po małżeńsku rozmawiamy, a ten cały czas na telefonie wisi. Tak, słucham. Tak, przy telefonie. Tak, Andrzej. No. A mógłbyś troszeczkę głośniej? Żebym słyszała? Halo, co? RMF? O, to się nie spodziewałem, to... Nie, 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 nie. Nie chcę 15 tysięcy. Wolę safe numer 7. No. Andrzej, pieniądze bierz. No to chyba głupi jesteś, to przecież bierz pieniądze. No. Przecież ty nie leży na ziemi, co z nieba nie spada, Andrzej. 15 tysięcy, ty w życiu nie zarobisz takich pieniędzy, Andrzej. No przecież nie bądź głupi, bierz pieniądze. Bierz pieniądze, ci mówię, bierz pieniądze. Tak, ostatecznie wybieram safe numer 7. Co? Wygrałem 500 tysięcy? Super! No, na co wydam te pieniądze, to zastanowię się. Nie, 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 Andrzej, nie, 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 nie. Ty jednak nie bierz tych pieniędzy, Andrzej. Nie, 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 to są za duże pieniądze. To są za duże pieniądze, Andrzej, Andrzej, oni nas okradną. Oni mnie porwią dla okupu. Andrzej, Andrzej, oni ciebie unieszczęśliwią, zabierając ci w nieszczęście twoje jedyne, Andrzej, ty nie bierz tych pieniędzy. Halo? Ja ci mówię naprawdę, ty nie bierz tych pieniędzy. Halo? Nie bierz tych pieniędzy, halo? Nie bierz! Halo? Nie, nie, już jestem sam. Tylko jakaś suka ujada. Tędy, za mną, odważnie. Oto chluba Wawelu.
grobowce. Spójrzmy na lewo. To drugie lewo. Grób Kazimierza Wielkiego zastał Polskę drewnianą, a zostawił? W ciąży. Rzut oka na prawo, w lnianym dworze jego wielki następca, teściowa. Ależ nam będzie tego brakowało. Dlaczego? Dziś o 21 wylatujemy do Argentyny. Na Boga! Do Argentyny po co? Mój mąż przez 10 lat wyprowadzał pieniążki z ZUS-u. No czas odpocząć. Czaję. Zapraszam zatem do ostatniej komnaty. Spójrzcie państwo na fresk grobowcowy o tematyce przemijania. Kuropatwa goni psa. Ale jak ona go goni, aż jej gały wyszły! Ojejku, ale to śmieszne! Co to? Proszę nie ruszać tej dźwigni! Coś ty narobiła, głupia! Po co ruszałaś te dźwignie? To ja? No ty! Przez ciebie nie zdążymy na samolot do Argentyny! To jeszcze mi powiedz, że to moja wina! Nigdy mnie nie rozumiałeś! Zawsze twoje plany były najważniejsze! Ja chciałam sobie iść do Galerii Krakowskiej! I wiesz co? Odchodzę! Którędy? Pójdę za tobą! Naprawdę? Ty jednak mnie kochasz? Tak, tak. I tak ja jestem dla ciebie najważniejsza? Tak, tak. Teraz tylko ja, ty i wszystkie galerie w Buenos Aires. Nie ma! Nie żyje! Zabiłaś go! Zabiłaś go! Znowu mnie obwiniasz? A jak się zwyczajnie na śniegu wypieprzyłeś, to też była moja wina! To ty go zabiłeś! To ty go zabiłeś! I co tak na mnie patrzysz, morderco? Żyje! Żyje! Proszę pana, jednak pan żyje. Proszę nas prowadzić do wyjścia. Z tego co wiem, stąd nie ma wyjścia. To grobowce. Czy pan trzymałby swoją teściową w grobowcu, z którego można wyjść? Ale pan nie rozumie. Pan nie rozumie. Za pół godziny odlatuje nasz samolot do Argentyny. Pół godziny? Powietrza wystarczy zaledwie na 10 minut. A co pan wie? Nie wiem. Wczułem się w klimat. To znaczy, że tlen już nam się kończy. A tak zawsze? Ja pierwszy raz widzę coś takiego. Nie wiecie, że się duszę? Organizujcie akcję ratunkową. Genialnie. Akcja ratunkowa. Ja będę sztabem głównym. Pani zostanie logistykiem. A pan? Pan będzie robił za klimatyzację. Rozejdź się. Stop! Dokąd chcecie się rozejść, durnie? Stąd nie ma wyjścia. A pan? Pan jest przewodnikiem i pan powinien znać to miejsce! Ła! Gada pan jak ten egzaminator na kursie dla przewodników! Przepraszam.
poniosło mnie. Już dobrze, ale musimy współpracować. Dobrze. Mam za sobą piersiówkę. O, to co, dziabiemy? Chętnie. Lekarz zabronił ci pić alkohol. Lekarz? To był twój ginekolog. Tak, ty znowu ukryjesz jak dzika świnia, a ja będę cię musiała nieść na lotnisko. O nie! I to jest wyjście. Proszę pana, moja żona jest fenomenem. Tak, widziałem. Nie mówię o tym. Po prostu jak ja ostro pochleję z kolegami, to ona instynktownie odnajduje drogę do domu. To niech pan pije, szybko! Tam! Tam jest jakieś światełko! A widzi pan? Już złapała trop! No Laura, szukaj drogi do wyjścia, no. Szukaj, szukaj! Ciąg dalszy nastąpi. W poprzednim odcinku. I po co się ruszała te dźwignie, głupia? Ała! Jeszcze mi powiedz, że to moja wina! No, Laura, szukaj drogi do wyjścia, no. Szukaj, szukaj. Nie mów do mnie jak do psa. Proszę, kochanie, nie obrażaj się. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. No, prowadź nas do tego światełka, które widziałeś przed chwilą. To tam... Co się stało? Tam wszedł przez tamte drzwi. Kto? Antoni. Święty? Nie. Macierewicz. Moja babcia też widziała takie światełko przed śmiercią. Pewnego razu przy szklance obok szczęki znalazła małą, białą piłeczkę. Następnego dnia moja babcia umarła. A ja umrę kilka razy! To nie zaznaczy to tylko piłeczki! Stanisław, nie chciałem ci tego wcześniej mówić, ale twoja żona to wariatka! Stop, Saksiu! A, no więc dlatego zawsze próbuję czesać pawiany w zoo! Ale nie no, Tadek, zobacz, tam są jakieś drzwi! Stanisław, nie chciałem tego wcześniej mówić, ale ty też jesteś wariatem! Skąd wiesz, że lubię lizać babki z piasku? Ale nie no, Tadek, zobacz, tam są drzwi! Stanisław, nie chciałem tego wcześniej mówić, ale ja też jestem wariatem. 5 lat leczyłem się w zakładzie psychiatrycznym w Gliwicach. Ja też widzę te drzwi. Nie, a stop! Stop! Już wiem, to są halucynacje wywołane strachem. Miałem to samo przed ślubem. Trzeba po prostu pójść i sprawdzić te drzwi. Ja pójdę. Stanisław, nie! Ja się o ciebie boję. Laura, wstań. Ja muszę to sprawdzić. Ale gdyby tam stała mi się jakaś krzywda, typu śmierć, to chcę ci powiedzieć, że byłaś najważniejszą osobą w moim życiu. I że tu, w sercu, na zawsze, będziemy razem. Nie mów nic. Ja wiem. Idę. Laura, nie płacz. Nie, niech nikt nie płacze. Stanisław to bohater. Ocali nas na zawsze. Laura, zostaw Stanisława. To nieudacznik.
Wyjedźmy razem do Gliwic. Jesteś piękna, ambitna. Zrobisz tam maturę. Albo prościej, zabijmy go. Zabij go tym. Kocham cię. Ja ciebie nie, ale chcę zrobić maturę. Słuchajcie, słuchajcie! Tam nie ma nic strasznego w tym pomieszczeniu. Nie ma nic. Tam po prostu sprzątaczka ma swój kantorek. Alaś... O? Nie działa. No to nos dmuchasz, a nie w ramię bijesz. No, no Laura, no poproszę cię. No przecież, no Laura, przecież ja wyszedłem tylko na chwilę i wróciłem trzeźwy. No nie strzelaj, focha. Nie strzela focha, tylko opętanie miałam. A to nie to samo? A to samo. No, ale to nieważne, słuchajcie, bo tam znalazłem to, klamkę. Zrobimy z niej rylet i przekujemy się na zewnątrz. Kochani, jesteś cudowny, kocham cię. Stanisław, no, muszę ci to powiedzieć. Mów. Ta klamka jest z plastiku. Aleś kuźwa klamkę znalazł! Uratowani, uratowani! Ale spokojnie! Wiem, co zrobić z plastikową klamką na Wawelu, żeby wyjść! Ale ktoś może zginąć. Ja pójdę. Nie, 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 Laura. Ty nie. Kiedyś, na ślubie, obiecałem coś twojej matce. Pójdzie Tadeusz. Ale gdyby coś tam mi się stało, mam do was maleńką prośbę. Odbudujcie Wawel. W poprzednim odcinku. Fajnie by było, gdyby było to. Stanisław, I'm your father. Tego nie pomaluję. To ja mylinium. I'm singing in the rain. Laura! Już mu nie pomożesz! Ja mu nie pomogę! Poza tym sam poszedł na ochotnika! Ale dlaczego ci niewinni odchodzą pierwsi? Nie zgadzam się, rozumiesz? Nie zgadzam się! Zgódźcie! Nie! Zgódźcie, no! Nie! Miałeś zginąć. Stanisław, co jej jest? Ty są zdurała. Kto zrozumie kobiety? Anna Grodzka. A ja bym zjadła coś słodkiego teraz. Spokojnie. Ile mamy jedzenia? My nie mamy nic. No jak długo to wystarczy? Dajcie spokój, no. To jest ważniejsze. Mamy wodę? Że człowiek w 90% składa się z wody. O! No to teraz tylko wystarczy znaleźć jakiś kranik. Mam krówkę! Krówka. Spokojnie.
Nie możemy szaleć. Każdy z nas może wziąć po dwa małe gryźnięcia. Resztę zostawimy na później. Laura, kochanie, ty pierwsza. Jak mogłaś? Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Nie mamy wody, ani jedzenia. Sprawa jest chyba przesądzona. Tadek, cieszę się, że to ty byłeś naszym przewodnikiem. Laura? A? Pamiętasz? Co? Póki śmierć nas nie rozłączy. A, to. Teraz, gdy stoję nad przepaścią życia, zrozumiałem, że nie Argentyna, ani jakiś tam Azerbejdżan, tylko ona, Polska, prawdziwa, jedyna, gdzie jest wolność, demokracja i taka se reprezentacja w piłce nożnej. Ach, jak mogłem zapomnieć, pomyśleć o zostawieniu tych lasów zielonych, łąk umajonych i pól pełnych złocistego zboża. Obiecuję, że nie zabraknie już nigdy czekolady, ciepłych butów na zimę i prawdziwego polskiego chleba, jeno, którego w żadnym obcym kraju nie uraczysz. Kocham moją ojczyznę, jestem gotów zostać premierem. Chodź, śmierci! Weź mnie tu, na polskiej ziemi! Oho.